Hej, siemanko, witam was już w kolejnym odcinku z serii Swarminga. Nie wiem dokładnie, który to jest odcinek w sumie, ponieważ nie sprawdzałem, ale coś koło 80 mi się już wydaje, że to powinien być odcinek, więc no, jest spoko, jak to można określić. Przepraszam, że nie było odcinka wczoraj, znaczy sorry za to, ponieważ miałem dużo spraw na głowie, miałem mecz i inne sprawy. Jakoś tak wyszło, że po prostu nie miałem tyle czasu, żeby go wrzucić. Znaczy, żeby go w ogóle nagrać, więc ten odcinek się pojawia dzisiaj i następny pojawi się jutro, ale to pewnie będziecie wiedzieć. Nic takiego bardziej dokładnego na ten odcinek w sumie nie przygotowałem, ponieważ też za bardzo nie miałem czasu i nie wiedziałem co i w ogóle, więc... Więc postanowiłem, że nagram taki po prostu normalny odcinek, że nie wiem, może sprzątam farmę, ponieważ... Właśnie tak jak wam mówiłem przedtem, niczego nie przygotowałem niestety. Więc po prostu chyba tak zrobię. Ale jeszcze muszę z wami pogadać tam o paru innych rzeczach. Też chciałem was prosić o zostawienie subskrypcji i dzwoneczki, nie zapomnijcie też o lajku, bo mi to pomoże, wam to długo nie zajmie. Więc dobra, tu jest tym moim silosy kombajnem odjadę. Jeszcze chciałem coś tu sprawdzić w sumie. Aha, dobra. Chciałem wam powiedzieć, że ten, jak to się na... chciałem wam powiedzieć, że po prostu... Może dzisiaj sobie po prostu z koniami pojeździmy i taka będzie nazwa odcinka. Ale to się jeszcze zobaczy, ponieważ właśnie nie wiem, co tak dokładnie będziemy robili. Dobra. Czy tutaj gdzieś tym wjadę? Czekajcie, bo już jeszcze zrobię tak. I tu tak. O, schowaj rurę. Ponieważ chciałbym właśnie schować ten mój Siloso Combine, ponieważ nic w sumie już nie będę nim robił na tą chwilę. Po kiszonki, tyle ile ja teraz kiszonki mam, to też jest liczba, która zadowala mnie i to bardzo. Więc dobra, te konie. Musimy pojeździć na tych koniach. Więc z nimi pojeździmy. I co ja chciałem jeszcze wam powiedzieć? Chciałem ogólnie wam powiedzieć, że wracamy niestety do szkoły. To już pewnie wiecie, ale tak jest. Więc dobra. Koniki właśnie tak wyglądają moje. Ja i tak wam pokazywałem te konie i ten teges. Tylko teraz wam dokładnie pokażę, jak tu ogólnie z nimi chodzi. Siadamy tutaj na przykład na Indygo. I tu są te nasze konie. A ile, jak tu z moimi krówkami ogólnie? No jest tak... Nie, gorzej, jedzenia tylko nie miałem, to muszę dać moim, ale to dobra. Co, jak tu jest? Ty jesteś co? Indigo, dobra. I patrzcie, i zapamiętajcie to, co teraz tu jest pokazane, bo tu właśnie pokazuje to, co właśnie tutaj jest w sumie. Więc strzelniemy teraz na niego. I to właśnie tak wygląda. I macie właśnie pokazane w tym lewym górnym rogu, jest napisane, że po prostu trzeba W i dzięki W przyspieszamy różne etapy biegu. Teraz mamy stęp. Teraz będzie kus. I teraz będzie galop. Galop jest właśnie najszybszy. Znaczy nie, galop jest taki średni, a najszybszy jest cwał. Więc właśnie jak widzicie, to właśnie tak wygląda. No i w sumie fajne, że jest właśnie możliwość takiego biegania tymi koniami. Znaczy... które właśnie... Chodzi mi o to właśnie, że można nimi pobiegać, czy pogalopować i w ogóle nawet skakać można, że takie coś wprowadzili możliwość tego. Jestem ciekawy, czy... Jestem ciekawy, czy wprowadzą jakąś nową właśnie możliwość z tymi koniami w nowym farmingu, tym jak wyjdzie ta 22. Więc jestem mega ciekawy. Tu jesteśmy na jakiejś wieży. Można pobiegać i można taki fajny sposób pozwiedzać też mapę w sumie. Widzicie, jak jesteśmy właśnie w tym tu oto miejscu. I patrz, i to właśnie był ten Indigo. I to jest to, i to jest jego chyba... Ja nie wiem, co tu w sumie jest, ale jestem dość ciekawy, co pokazuje ten. To u góry, to bardziej u góry. Bo jak tak właśnie zauważyłem, że czym więcej tego jest, to po prostu
więcej mu tu. Czym więcej tego jest, a ja nie wiem co to jest, tym więcej on kosztuje, więc to jest spoko opcja. No i patrzcie, i w wodzie też potrafi biegać. Patrzcie, tu jest auto. Lol. No więc. Fajnie mieć takie konie właśnie, niż nimi tutaj biegać. I też ta cena będzie znacznie wzrastała, więc też można dużo zarobić na tym. Dużo zarobić bez jakiegoś większego wkładu w sumie. A teraz niestety zwolnił, cofnij trochę się. Stępem na zad. Dobra, jest gitarka i możemy teraz biec. A widzicie, tego się nie da zrobić. Da się jednak. I też szkoda, że nie ma licznika prędkości, jeśli tak można to nazwać. Po prostu, żebyśmy widzieli, ile jedziemy na tych koniach. Teraz rodzinę sobie tutaj, co jest za tą mapą. Wow. Tu nawet koordynaty są. Aha, czyli dalej nie można tutaj iść niestety. Dobra. Niech będzie, spoczko. Dobra, sprawdźmy sobie jak tu. Co się odwaliło? Chyba za wysoko było, mi się coś wydaje. Sprawdźmy sobie, jak właśnie ten mój Indigo wygląda. Aha, dobra. I on tu właśnie już ma też 60. A czemu jego cena zniższa się? Otóż jest pytanie, czemu tak jest? Co on tak dużo nie może biegać? Przypisze codzienna przejażdżka. Oj, to jest dziwne, mi się wydaje. Dobra, ale wrócimy sobie właśnie do domu i go tutaj oddamy, więc w sumie spoczko, ale jestem ciekawy, czemu właśnie takie coś pisze. To jest dziwne, wam powiem. Bo znaczy, każdy koń powinien mieć trochę właśnie tej przejażdżki, znaczy takiego rozchodzenia się i w ogóle, więc so weird. Myślałem, że po prostu będzie się ten cena z jego będzie wzrastać, a nie zniższać się, więc teraz jestem trochę zaskoczony. Ale skoczył fajnie. Dobra, więc zaraz możemy sobie tutaj podjechać. Więc sprawdzimy, o co chodzi. No i schodzimy ładnie z niego. I patrzcie, i to jest właśnie on. I czemu on tak się właśnie stanęło? Pokażcie mi. I czemu taki ten na przykład ma tak dużo tego? Dziwne. Pojedziemy sobie jeszcze może z Zion chwilę. Albo nie, no, z Zion wyjeździliśmy już. To może pojedziemy tym Hammerem. Wyczyść. Można je wyczyścić. Nie, ja na kramera chcę wsiąść. Dobra, jesteśmy na kramerze. No fajnie się biega, to znaczy galopuje tymi koniami. No spoczko, to jest opcja. Fajnie, że to wprowadzili w ogóle. Że w taki sposób właśnie się rozwija. To jest taki niby mały smaczek, ale dodaje to już dużo. Że już widać, że ten farming popracował nad tym trochę dłużej niż parę chwil. Dobra. Też dziwne jest to, że. Patrzcie na to. Nie wiem, czy to jest może jakiś bug, czy co, ale. Widzieliście to? Widzicie to? I to też mnie zadziwia cały czas. Czemu takie coś się dzieje?
Dobra, ja tu już chyba kończę ten odcinek, bo tu już coraz dziwniej się dzieje z tymi moimi koniami. Ale dziwne. Też się trochę przebiegł. Dobra. Ja będę kończył ten odcinek, więc dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, o dzwoneczku i też o lajku nie zapomnijcie, bo to jest ważne, więc dziękuję wam za oglądanie. Będziemy się widzieli odcinka jutro. Odcinek będzie z testera modu, więc bajo.